Proszę Państwa, jak widać, dzisiejszym wykładowcą jest Krzysztof Zanussi. Background Krzysztofa Zanussiego jest jak najbardziej uczelniany, bo ma dyplomy co najmniej trzech uczelni, ja przynajmniej wiem o trzech. Dyplom fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, filozofii z UJ-u i chyba dyplom szkoły filmowej w Łodzi. Także przez długi czas swojego życia studiował na rozmaitych uczelniach. Dla porządku chciałbym dodać, że jest laureatem licznych konkursów, zdobył wiele odznaczeń, nagród, które mu przyznawano w Polsce, za granicą, z bardzo wielu okazji. Oczywiście wszystkie związane było z jego głównym nurtem działalności, działalnością filmową. Działalnością reżyserską. Ja zawsze staram się znaleźć coś takiego niekorzystnego na temat naszych tutaj gości uniwersyteckich i tu w przypadku Krzysztofa Zanussiego to jest bardzo trudne, dlatego że we wszystkich praktycznie wywiadach, których udzielał, to dziennikarz pyta go, pan uchodzi za człowieka super dobrze wychowanego, czy niezwykle dobrze wychowanego i zaczynają dziennikarze pytać, dlaczego jest taki uprzejmy, grzeczny, dobrze wychowany, nie pije, nie pali, nie używa brzydkich słów. No w każdym razie taki jest ideał i wobec tego znaleźć coś takiego, co by trochę w gorszym świetle, nie w takim, takiej, nie było laurką, było bardzo trudne, ale wreszcie udało się. Znalazłem oczywiście w nieocenionym tygodniku Wprost komentarz do wywiadu Krzysztofa Zanussiego dla Zwiezdy, to jest takie pismo, czy dziennik, czy tygodnik białoruski, gdzie Wprost wynotowuje jakieś takie zdania, że zdaniem właśnie Zanussiego Europa ostatnio się trochę zagubiła, podobnie jak nasza cywilizacja. W każdym razie jest bardzo antyeuropejski, a za to w Chinach nastąpił niewiarygodny rozwój tego narodu i nie będzie nic dziwnego, gdy oni będą dominować być może w połowie XXI wieku. W każdym razie Wprost bardzo skrzętnie powiedziało pewne takie, wybrało takie elementy tego wywiadu, które zdaniem redakcji Wprost świadczą, że Krzysztof Zanussi jest przeciwko demokracji i właśnie raczej przeciwko europejskiej cywilizacji, a raczej popiera cywilizację wschodu. Takich parę artykułów czy takich znalazłem, ale były rzeczywiście czymś zupełnie wyjątkowym, bo na ogół te komentarze prasowe, wypowiedzi są dużo bardziej korzystne dla naszego dzisiejszego wykładowcy niż na przykład te, które znalazłem na temat arcybiskupa Życińskiego. Pan Krzysztof nie jest jakimś takim tutaj w naszych mediach personą non grata. Bardzo proszę o wykład, gdzie się podziało nasze europejskie marzenie. I jak wiem, będzie on przerywany w którymś momencie jakimiś wycinkami filmów, ale to już tym pan Krzysztof będzie zawiadywał. Magnificencje, panie i panowie. Kiedy ja przemawiam stojąc za katedrą, czyli ex katedra, na moim uniwersytecie, na którym kiedyś studiowałem, w dodatku podparty tytułem profesora i to zwyczajnego, co mi trochę urąga, bo dopóki byłem nadzwyczajny, to czułem się lepiej w tamtej skórze. Ale czuję się wtedy w obowiązku przypomnieć Państwu, że słuchacie na tym miejscu osoby niestosownej, czyli artysty, którego nie należy brać do końca poważnie, nie należy specjalnie mu wierzyć i należy założyć, że mówi posługując się licencją poetycką i nie
nawet jak czyta cytaty, to na pewno je myli i są to cytaty wybrane przypadkowo. Proszę Państwa, proszę więc po prostu o wyrozumienie. A robię to zastrzeżenie, bo właśnie jestem wobec publiczności akademickiej, gdyby to była publiczność artystyczna, nie musiałbym tego zastrzeżenia robić. Proszę Państwa, w środowisku sztuki nie lubi się przemądrzałych artystów i nasi krytycy zawsze przywołują do porządku każdego, kto próbuje coś mówić, co wychodzi poza obszar jego bezpośredniego działania. No, dla artysty w ogóle żaden temat na uniwersytecie tak naprawdę nie jest stosowny. Więc temat, który sobie wybrałem, jest stosowny dla krytyka, może dla filmologa, jeśli by patrzeć przez pryzmat filmu na Europę. No, a ja sobie pozwalam tutaj na jakieś rozważania, do których tak naprawdę żadnego tytułu nie mam. Ale skoro Państwo pozwalają mi tutaj mówić, to po prostu skaczę na głęboką wodę, a Państwo będą świadkami tego, jak będę tonął za chwilę, plącząc się w tych różnych myślach. To, co Pan Rektor łaskawie zacytował, jest też śladem takiego właśnie poplątania, bo z faktu, że ja niepokoję się o moją rodzinną Europę, nie wynika, że ja jej tego życzę, żeby ona tak źle wypadła. A to, że widzę, że cywilizacja chińska na przykład galopująco się rozwija, to nie znaczy, że to jest zgodne z moim najgłębszym marzeniem, tylko po prostu chyba obiektywnie to spostrzegam. Proszę Państwa, mój temat to europejskie marzenie. Le rêve européen, żeby to brzmiało po francusku. Po angielsku tego nawet nie można powiedzieć, European Dream, no bo Brytyjczycy tak w niewielkim stopniu czują się jeszcze Europejczykami, raczej czują się wyspiarzami, którzy zawarli z Europą pewien pakt. Natomiast zastanawiam się, na ile młodsi z Państwa są świadomi tego, że dzisiaj stało się no zupełnie oczywiste, że produkt mojej dyscypliny, film, musi być produktem amerykańskim. Tak jak koniak musi być francuski, czy telefon komórkowy powinien być fiński. Tymczasem jestem tak stary, że pamiętam 30-40 lat temu, kiedy było zupełnie inaczej. I już po II wojnie, jak się pojawiły zagraniczne filmy, jak się w ogóle filmy pojawiły, pojawiły się kina, to przecież te najbardziej uniwersalne filmy to były filmy francuskie, angielskie czasami, potem pojawiły się włoskie. Prawda, Les Enfants du Paradis, Marcela Carné, Trzeci Człowiek, według Grahama Greena, inteligentne komedie René Clera, Piękności Nocy, Urok Szatana, Symfonia Pastoralna, która się pojawiła w tym czasie. To były różne filmy, które krążyły po całym świecie, były najsłynniejszymi filmami. A w tym czasie grano różne hollywoodzkie komedyjki z Denis Durbin. Sam pamiętam, bo to był pierwszy film, który oglądałem w Krakowie w 1945 roku. I wiadomo było, że te filmy amerykańskie, pełne białych telefonów, to są takie filmy właściwie stosowne dla służącej, a chodzić na nie nie było warto, bo na ogół były banalne i głupie. Więc od tego czasu oczywiście nastąpiła ogromna zmiana. Z tym, że lata poodwilżowe z naszej polskiej perspektywy pogłębiły przekonanie o tym, że jak kino, jak film to tylko europejski. Że Nowa Fala, że Alain René, że Godard, Hiroshima Moja Miłość, Do utraty tchu, filmy Buñuela, no Bergmana, którego uwielbiałem, Felliniego, Antonioniego, to wszystko była stawka światowej kultury, na tle której Amerykanie wypadali blado, nawet jeśli mieli duże sukcesy handlowe, to jednak to nie było kino tej pierwszej jakości. No i co się potem stało? Gdzie się rozsypał ten nasz wspaniały europejski mit wyrażany przez europejskie kino? Po wojnie Europa stała się wzorcem życia, takiego życia najlepszej jakości. Prawda? Europejczycy byli najlepiej ubrani, mieli najlepsze jedzenie, bardziej umieli jeść najlepiej, mieli najlepsze poczucie humoru.
mieli największą umiejętność kochania. I dlatego w europejskie gwiazdy, czy to Greta Garbo, czy Marlena Dietrich, nawet w Hollywood, czy Daniel Darieux, czy Brigitte Bardot, czy Sophia Loren, czy Gina Lollobrigida, czy Jean Moreau, czy Glenda Jackson. Wszystko to były postacie, które zawładnęły wtedy wyobraźnią milionów i świadczyły o tym, że to Europa wie najlepiej, jak się pięknie żyje. Tak było z bohaterami tych filmów. Takie role grywał Gérard Philippe, Maurice Chevalier, Yves Montand, Mastroianni i cała rzesza mężczyzn, którzy wtedy uosabiali to, co w światowym filmie by tak dało za najlepsze. I teraz coś takiego się stało, że to wszystko zeszło na drugi plan, że proporcje się odwróciły, że filmy bywają albo lokalne, albo amerykańskie. Jakby europejskie niebo się zasnuło gdzieś w późnych latach 70. A więc co się stało z tym europejskim marzeniem, czy europejskim mitem? Proszę Państwa, jeżeli już tak formułuję to pytanie, to będę się musiał odnieść wielokroć do książki Jeremy Rifkina, bo on tak nazwał swoją książkę, Europejskie marzenie. I chociaż naprawdę mówimy w kinie, przynajmniej o europejskiej mizerii, no ale to marzenie Amerykanin tak wdzięcznie nazwał. Mógłbym się jeszcze odwoływać do książki profesora Zygmunta Baumana, ale ponieważ na tej sali słuchałem w latach wczesnych 50. jego wykładów, więc już od cytatów się wstrzymam, bo mam jakiś opór wewnętrzny. Proszę Państwa, Europa była wyjątkowa do niedawna. Była ta wyjątkowość, przetrwała proces dekolonizacji, spadek udziału w produkcji światowej, spadek naszej wynalazczości, degradację naszych uniwersytetów, które jeszcze po II wojnie światowej no, wypełniały całą czołówkę, a teraz, jak wiem, w rankingach już w takiej samej czołówce nie są, ponieważ Europa nie ma monopolu na najlepsze uniwersytety. I jest to oczywiście świadectwo, że świat się zmienił i nasze miejsce się zmienia. Chociaż na przykład Europejczyk do tej pory, żyjąc na wysokiej stopie, z wysoką stopą życiową, mniej pracuje niż Amerykanin, czyli ma więcej wolnego czasu. Ale te późne lata 70., wydaje mi się, z mojej perspektywy artysty, a nie socjologa, nie badacza, to był czas wejścia w masowość, to było odkrycie społeczeństwa masowego, które w Ameryce było rzeczą codzienną, zbadaną, zrozumianą, przeżytą, a myśmy się jakby z tym spotkali po raz pierwszy. Na własnej skórze społeczeństwo zaczęło zmieniać charakter. I teraz ten proces, wydaje mi się, że nastąpił w tym samym momencie, kiedy też zaczęła się globalizacja, czyli ten szok stał się podwójny, ta fala się podwoiła. No i teraz nagle my twórcy zaczęliśmy spostrzegać, że nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, komu my się chcemy podobać. Czy chcemy się podobać masom? Czy chcemy się podobać tym, którymśmy chcieli się podobać dawniej, to znaczy opiniotwórczej mniejszości, która chodziła do kina i ciągnęła za sobą resztę, bo inni chcieli dorównać tym, co są jakby na szczycie tej hieratycznej piramidy, którą tworzyły społeczeństwa europejskie. Myślał i pisał o tym już z ogromnym wyprzedzeniem Ortega i Gasset i oczywiście nie sposób, żebym tu nie zacytował czegoś z Buntu Mas, a w Buncie Mas ten wspaniały Hiszpan pisał: umysły przeciętne i banalne mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi, narzucania tych cech wszystkim innym. W Ameryce Północnej powiada się, być innym to nieprzyzwoite. Masa miażdży na swej drodze wszystko, co jest inne. Znamienne, że jeśli Państwo spojrzą na teksty Jana Pawła II
on widocznie, mając w pamięci doświadczenie marksizmu, bardzo unikał słowa masa, mówił po włosku multitudine, żeby nie powiedzieć masa, żeby nie zdepersonifikować tych ludzi, którzy są właśnie w tłumie. Proszę Państwa, zmienił się bohater, którego Europa przedstawia w swoich filmach. Ja pamiętam Gerarda Filipa w teatrze, w filmie, grał w Cydzie, w Księciu Homburga, grał tych wspaniałych bohaterów. Natomiast dzisiaj samo słowo bohater brzmi anachronicznie, troszkę śmiesznie. Wolimy kalkę z angielskiego, czyli inny latynizm, protagonista, czyli główny bohater. I to najchętniej powinien być człowiek przeciętny. Popularność reality show pokazuje, że to jest marzenie widowni, zobaczyć takich jak oni albo jeszcze gorszych. Bo wtedy ludzie czują się lepiej, są dowartościowani. Interesujące, że kino amerykańskie nie zrezygnowało z bohatera. I popatrzcie Państwo, i w Wojnach Gwiezdnych, i w Supermanach, i w Batmanach, i w Troi, i w Aleksandrze, i w Królestwie Niebieskim, wymieniam tak ostatnie filmy, bardzo zawsze jest wyeksponowana postać, która wyrasta ponad przeciętność. A więc społeczeństwo starsze, które jest dawniej masowe, jakby daje sobie z tym radę i jednak stawia postaci wyrastające ponad ogół, podczas kiedy w Europie to stało się dzisiaj niemodne, a nawet jakby odczuwa się to jako nieprzyjemne. Znowu wrócę do Ortegi i Gazeta, bo już jak wyciągnąłem jego książkę z biblioteki, to chce mi się go jeszcze pocytować. On pisze: człowiek wybitny tym się różni od człowieka pospolitego, że ten pierwszy ma duże wymagania wobec siebie, ten drugi, człowiek pospolity, jest zachwycony własną osobą, niczego od siebie nie wymaga, będąc zupełnie zadowolony z tego, czym jest. Jest to formuła odbierająca społeczeństwu dynamikę, bo jeżeli ja jestem zadowolony z tego, jakim dzisiaj jestem i gdzie dzisiaj jestem, to już nie chcę piąć się do góry, nie chcę robić żadnego wysiłku, choćby kulturalnego, żeby być lepszym, czyli stanąć wyżej. Jest jeszcze inne ładne zdanie Gazeta. W przeciwieństwie do tego, co się powszechnie sądzi, to właśnie ludzie wybrani, a nie masy, żyją w prawdziwym poddaństwie. Życie dla ludzi wybranych nie ma smaku, jeśli nie podlega służeniu, nie polega na służeniu czemuś transcendentnemu. Szlachectwo określa wymagania i obowiązki, a nie przywileje. To jest to bardzo ładne sformułowanie i zawsze mi się chce zrobić drobny żart na temat tego, jak u nas spontanicznie przyjęła się kalka z angielskiego i jak ludzie mówią ciągle, czym mogę panu pomóc. To jest po to, żeby nie powiedzieć, czym mogę panu służyć. W polskim czym mogę panu pomóc? Moja intuicja mi mówi, jeżeli ktoś chce zastąpić mnie w moim działaniu, to znaczy może mi pomóc. Ale recepcjonistka w hotelu, ona mi nie pomaga, ona mnie obsługuje. Przecież ja nie jestem recepcjonistą. Gdyby recepcjonista rzeczywiście pomagał, to rozumiem, o co ona pyta. Dlaczego ona mnie pyta, jak mam panu pomóc? Nie wiem. Widać w domu nauczyła się jakiegoś odruchu, żeby się nie przyznać, że jest na jakiejś służbie. Tymczasem służba jest jakby w tradycyjnym myśleniu pewną miarą godności człowieka. On jest przydatny, jak komuś czy czemuś służy. Proszę Państwa, etos służby dzisiaj jest jakby przestarzały. Natomiast wydaje mi się, że porównując obraz świata w kinie amerykańskim i w kinie europejskim, widzimy zupełnie przeciwstawne sposoby przedstawiania ludzkiego losu. W Ameryce człowiek jest najczęściej kowalem swojego losu, czyli odpowiada za swoje czyny. W Europie jest ofiarą historii i okoliczności, rodziców, szkoły, społeczeństwa, pracy, miejsca pracy. Jednym słowem, to jest oczywiście przedstawienie karykaturalne, ale taka tendencja jest widoczna. I my najczęściej mamy taki nastrój, w którym mówimy o ludziach, często z tak zwaną empatią, ale zawsze w poczuciu, że oglądamy przegranych, a Amerykanie dość chętnie oglądają wygranych i pokazują, że w życiu czasem można też wygrać, chociaż przegrana w ostatecznym rachunku jest jakby naturalną
konsekwencją przemijania wszyscy kończymy tak samo, czyli źle. Proszę Państwa, chyba ta różnica spojrzenia wynika z różnicy doświadczeń społecznych. Ten amerykańskie marzenie, American Dream, sprawdziło się w życiu tyle razy, że można to było przekształcić w mit. Jeżeli ja dzisiaj śledzę oszałamiającą karierę chłopca z bodajże tyrolskiej, w każdym razie zabitej austriackiej dziury, który pod nazwiskiem Arnold Schwarzenegger jest dzisiaj wybitnym politykiem Kalifornii, to jest to American Dream na gorąco. Możemy go obejrzeć nawet dzisiaj. Amerykańska popularność Wałęsy była, prezydenta Wałęsy była czymś właśnie takim, gdzie widzieliśmy, jak się to podoba, że człowiek, który miał niewielkie wykształcenie, stał się takim historycznym bohaterem. W Polsce dużo mniej to emocjonowało ludzi. Publiczność polska, czy w ogóle europejska, właściwie lubi oglądać American Dream, ale pod warunkiem, że on się dzieje w Ameryce, że nas nie dotyczy. Historię europejską Pucybuta, który do czegoś doszedł, nie wiem, jakbym sprzedał, chyba by się sprzedać nie dało. A Europa umiałaby zdemaskować w Pucybucie jakiegoś potwornego drania, który niby doszedł o własnych siłach, ale naprawdę okazał się jeszcze gorszy niż my przypuszczamy. To byłaby prawdopodobnie nasza wersja, płynąca ze smutnych doświadczeń. Proszę Państwa, amerykańskie marzenie, ten American Dream, jest napędzane ideą postępu i wzrostu. I to jest jakby nam wspólne, to jest bardzo oświeceniowa idea, chociaż w Europie ona funkcjonuje chyba już dużo wcześniej, historycy myśli społecznej mogą to wskazać. Europa też żyła jakiś czas w takim stabilizowanym systemie, że i ojciec, i syn, i wnuk, i dziadek mieli podobne życie, ale ten rozpęd już od wielu wieków trwa i on określił jakby nasze wspólne marzenia, z tym, że idea postępu i wzrostu w Ameryce uległa temu wielkiemu przyspieszeniu i dlatego jest tak ciągle dla nich jeszcze emocjonująca. Przez wieki Europa była tym kontynentem wiodącym, już dzisiaj nim nie jest. No i czy rzeczywiście myśmy już stracili definitywnie naszą szansę? Czy my musimy się pogodzić w Europie z faktem, że nasze miejsce już jest mniej wyróżnione niż było? Patrzę znowu tutaj, wygrzebałem sobie cytat z wywiadu z Immanuelem Wallersteinem, profesorem Yale, socjologiem, który mówi: dziś ludzie nie wierzą, że dzięki mądrej władzy będzie dostatniej i bezpieczniej, bardziej sprawiedliwiej. Idea postępu znikła jak bańka mydlana. A to był potężny czynnik stabilizujący. W imię tej idei ludzie robili czasem rzeczy najpotworniejsze, ale zwykle dzięki wierze w postęp ufnie patrzyli w przyszłość i włączali się w działania zbiorowe. Przy okazji gdzieś znalazłem myśl Konfucjusza, trochę prostszą, ale taką: nie ostoją się rządy pozbawione zaufania rządzących, rządzonych do rządzących, do władców. Jednym słowem, ten brak zaufania w przywództwo i brak zaufania, że będzie lepiej, jest czymś, co na Europie ciąży mocniej niż chyba na Stanach. I my chyba mocniej czujemy w Europie, że nie można liczyć na to, że będzie ciągle ten wzrost nam towarzyszył. Proszę Państwa, patrzę, co się zmieniło w tym ostatnim ćwierćwieczu w Europie, że nasze kino straciło tę zdolność porywania tłumów. Co możemy wnosić o Europie z filmów, które w Europie powstają? Może nawet więcej możemy wnosić z tych filmów, które nie powstają. To znaczy, czego w kinie europejskim dzisiaj zupełnie nie ma. Myślę, że nie wchodząc już w listę tytułów i nazwisk, można powiedzieć, że w filmie europejskim nie ma dzisiaj nadziei, że będzie lepiej. I to jest najbardziej widoczne. I to zresztą odstręcza nasze społeczeństwa od naszych własnych filmów. Bo skoro
kino nie daje choćby złudnej nadziei, to właściwie po co płacić tych 12 zł, żeby jeszcze bardziej pogłębić się w depresji. Niby wszyscy przeżywamy ciągle rosnący awans i Europa jest coraz bogatsza i żyje się w Europie coraz lepiej. Mamy coraz więcej energii na głowę ludności, a energia oznacza wolność i wolność wszelkiego wyboru. Prawda, wobec powojennej, zagłodzonej Europy, a już nie mówię o Europy Zoli czy Dickensa, dzisiejsza Europa wydaje się rajem, a mimo to ona nas tak nie zadawala i tacy jesteśmy jakoś smutni czemuś tacy. Skończył się głód już dawno, już młodzi nie mają pojęcia, co było głodem. Czytam, że Jeffrey Sachs napisał książkę The End of Poverty, How We Can Make It Happen in Our Lifetime. Koniec biedy, jak może to się stać za naszego życia. I rzeczywiście w Europie wygląda na to, że skrajna bieda jest już, jest ciągle problemem, ale jednak jest problemem statystycznie biorąc marginalnym. Dlatego wolność dotyczy wszystkiego, zarówno prawa głosu, jak i wyboru pasty do zębów w supermarkecie. Mamy ogromne możliwości wybierania. I proszę Państwa, tutaj też następuje coś nowego. W społeczeństwie masowym prawo głosu, czyli ta wolność, zeszła do każdego i każdy człowiek dzisiaj ma prawo swobodnego wyboru, nie musi się oglądać na autorytety, na krytykę, na zdanie bardziej wykształconych czy lepiej zorientowanych, na tych, którzy mają wyższy stopień inicjacji kulturalnej. Po prostu to podważamy. Zobaczcie Państwo, jak to się zmienia, choćby właśnie w filmie, kiedy porównujemy nagrody. Społeczeństwo amerykańskie z natury swojej właśnie egalitarystycznej, masowe, stwarza plebiscyt. Oscar jest plebiscytem. Po prostu głosują wszystkie asystentki charakteryzatora i kto tam jest członkiem Akademii, jest ich wiele tysięcy. Głosują i w ten sposób dają znać, co im się bardziej podobało. W Europie mieliśmy jury, które coś wyznacza i to są jury złożone z autorytetów. Kiedyś dostałem nagrodę, którą mi przyznał Michelangelo Antonioni. Czułem się tym uhonorowany, że to on właśnie tą nagrodę podpisał. To był ktoś inny, to by ta nagroda nie miała dla mnie takiego znaczenia. Ale tu następuje zmiana. Autorytety rozsypały się w tej chwili. Ludzie nie bardzo wierzą, że mają się oglądać na czyjeś inne zdanie. Uważają, że ich własne zdanie jest wystarczająco ważne. I to jest pewien proces takiego wyzwolenia. Niby Luther już kiedy pozwolił czytać Biblię każdemu człowiekowi i powiedział, niepotrzebny jest autorytet, który by wam coś wyjaśniał, wyjaśnijcie sobie sami. Jakby zapoczątkował proces, który dzisiaj doszedł już tak nisko, że nawet sięga kina. Proszę Państwa, coś takiego było, że 20 parę lat temu filmy Bergmana, Buñuela, René czy Godarda miały nabitą salę, a potem jeśli szły w telewizji, to szły w tak zwanym prime time, czyli w najlepszym czasie i były oglądane przez miliony. Dzisiaj takie same, czy te same filmy można puścić najwyżej późną nocą, jako że obowiązuje niepotwierdzona hipoteza, że ludzie myślący cierpią na bezsenność. No, potrzebują mniej snu. No więc, proszę Państwa, jest pytanie, co się stało? Czy obniżył się poziom wykształcenia? Nie, podniósł się jeszcze. Obniżył się chyba poziom aspiracji kulturalnych. Ludzie nie czują się w obowiązku stawać na palce, starać się do czegoś coś zrozumieć, co jest trudniejsze. Nie ufają tym, co im to chcieliby poradzić. I czują się wolni, że od wszelkich takich zobowiązań. Ja, żeby Państwa nie zanudzić, bo jestem w obowiązku pokazywać coś na ekranie, bo przecież jestem filmowcem, a nie akademikiem. Pokażę Państwu kawałeczek. Zrobiłem przed paru laty taki teatr telewizji, który się tejże telewizji chyba dosyć nie podobał, bo nigdy go więcej nie chcieli pokazać, gdzie próbowałem zilustrować ten proces takiej karykaturalnej postaci, to znaczy w postaci głosu zza kadru, który jest głosem, no co to mówić, no takim głosem prezesa. Tam zawsze pada taki głos mówiący o tym, czy to będzie miało oglądalność. Jak będzie miało oglądalność, to może pójść. Jak nie będzie miało oglądalności, to nie pójdzie. A jeżeli nawet będzie najpaskudniejsze, ale będzie miało oglądalność, to będzie też i reklama wobec reklamodawca to kupi, czyli to pójdzie. Jeśli Państwo macie cierpliwość, żeby troszkę odetchnąć od mojego głosu, to bym poprosił o parę minut sesji castingowej takiego
teatru, telewizji, który był raz nadany. Nazwiska, adresy, kontakty. Ale nie zypnij, bo... Wolfgang? Co? Trzeci raz go żeście nie złapali? No z kim ja pracuję tutaj? Do jasnej cholery, no. Zmienić mi tych palantów, co? Ale on za szybko ucieka, to nie jest zawodowe. Szybko ucieka, co? A wy co jesteście? Kaskaderzy czy dupki żołędne? No, wszystkich zmienić proszę. Dziękuję panu. Dobrze, czy śmiał być najszybciej jak mogę? Słuchaj, ty nie udawaj tu... Zamknij się jeden z drugim! A ty nie udawaj brata Pita i zjeżdżaj mi z planu. Nazwiska, adresy, kontakty. Powiesz? Nazwiska... Franz? Uciekowali się, nie zastanawiaj. Daj mu page. Bijesz, czy wolisz być bity? Pytam się, bijesz, czy wolisz być bity? Czujesz to? Skóra. Pod krew. Rozumiesz? To może być za chwileczkę twoja krew. No jak? Słuchaj, proszę, pokaż, że się łamiesz. No, bierz pejs i zaczynaj. No, co jest? No jak? Dobrze, tylko nie bij. Jak ty bijesz, jak ty bijesz! Ale to boli! Tak nie można, no przecież ja nie mam takiego zabezpieczenia. No trzeba jakoś inaczej, jakimś trikiem, nie wiem. Dobrze, dobrze. Chłopcy, zmiana obsady, zmieńcie się rolami. Ty bijesz, a on będzie bity. Nie, no, nie o to chodziło. Przecież wszystko jedno, kogo boli. Słuchaj, ja wiem, ale nie chodzi o próby. Jak wypadnie aktorsko, no stawaj od tej kwestii Sesmana, no. Proszę was. Mogę tekst? No. Jesteśmy w tym miejscu. Uderz albo sam dostaniesz. Nie. No to wyrwiesz, uważaj, nie będę nikogo pytać. Tak, porządku. Można? Proszę bardzo, no. Zaczynajcie. Akcja. Uderz albo sam dostaniesz. Nie. No nie. Nie będę nikogo bił. A tym bardziej nie uderzę przyjaciela. No to... Nie, ja
mówiłem, to tak nie można, to boli. Ale co boli? Przecież po to widzę, żeby bolało. Co ty robisz? Ja chromolę, przestań. Ale co przestań? Chcesz grać, może jesteś smart? Nie chcę grać, no przecież to jest jakiś zboczony sadyzm. Jak co? Kto chce oglądać takie rzeczy? Panowie, proszę chwilę spokoju, słuchajcie. Widz chce to oglądać i z sondaży wynika, że widzowie w większości uważają, że jest za mało sadyzmu i seksu w telewizji. No. Chyba jacyś zboczeńcy. Nie zboczeńcy. Ty, słuchaj, kto ty jesteś, żeby sądzić? Widz mówi nam, co lubi i my mu tego dostarczamy. A że się jakimś panią nauczycielką i rozumiesz, jakimś intelektualistą to nie podoba, no to ich sprawa. No. Czy ty wiesz, że my widza nie będziemy pouczać o tym, co się powinno podobać, a co się nie powinno? I ty nas nie pouczaj, bo ty myślisz, powiedz, kto ty jesteś? A ty nie mogłoby być tak, żeby ten więzień się nie załamał, żeby on się dał zakatować, ale nie uderzył przyjaciela. Słuchaj, no nie może tak być. Bo my nie będziemy stwarzać jakichś bohaterów fikcyjnych, bo takich to nikt nie chce oglądać, no. Ale przecież nie każdy się łamie. Słuchaj, my pokazujemy przeciętnego człowieka, a bohaterowie to kiedyś byli. Dziś nikt w to nie uwierzy, rozumiesz? Pokazujemy takich ludzi jak ty, bo nie mamy kompleksów, no. No każdy się załamie, każdy się w końcu zrozum, zaświni, no każdy się sprzeda za pieniądze i ludzie chcą to słyszeć, rozumiesz? No, grasz dalej czy nie? No i po co ta rozmowa? No co, udajesz bohatera? Nie, zresztą... No, nie plec polu, że ja dłużej tego nie wytrzymał. Dobrze, ja myślę, że wystarczy tej historii. Myślę, że to, co słychać za ekranu, głos, to jest głos telewizji, to jest głos działu reklamy, to jest głos, który przywołuje wszystkich do porządku.